Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, w którym będziemy realizować temat: no jako pomoc dla jednego z widzów kanału, który właśnie zgłosił taką prośbę, aby z takim detalem, który tutaj widzimy, pomóc. I teraz, jaka jest historia? Generalnie można powiedzieć, że już jest po fakcie. Ponieważ model ten został już przez Widza wydrukowany, i teraz tutaj specjalnie zwracam na to uwagę, bo być może ktoś kto śledzi moje filmy, to wie, że również wykonuje wydruki 3D, ale na drukarce firmy Creality. Natomiast mamy tutaj prusę, a to z tego względu, że w tym konkretnym przypadku Widz poprosił tylko o pomoc w przygotowaniu modelu, natomiast już samodzielnie wykonywał wydruk. Tego elementu, tego detalu, którego geometrię będę tutaj tworzył, również. Jako poradnik dla wszystkich oglądających, zaglądających na mój kanał, a tu jeszcze tak to, co widzieliśmy w miniaturze, podgląd jest to render tego elementu wykonany w programie Keyshot, który jest jakby dodatkiem do programu Alibre Design w wersji Expert. I pokażę Wam, w jaki sposób podejść do wykonania tego modelu, niejako od początku, więc utworzymy sobie nowy detal. I pójdziemy w stronę modelowania tego elementu ze strony, nazwijmy takiej. Włączymy sobie tutaj wszystkie potrzebne elementy odniesienia, szkice. Podejdziemy sobie do modelowania tego elementu z perspektywy, można powiedzieć, takiej, jakoby układu odniesienia niezależnego. Co to oznacza? Oznacza to, że Początkowo detal ten wymagał dopracowania wymiarów tak, aby biorąc pod uwagę wszelkie skurcze, kalibrację drukarki, ponieważ tutaj nie wiedziałem w jaki sposób ta drukarka, że tak powiem odwzorowuje wymiary z modelu, a jakie te wymiary są w rzeczywistości i w związku z tym odpowiednie przygotowanie geometrii tego modelu Pozwoliło na bardzo szybkie wprowadzenie korekt. I teraz Wam pokażę, jak to, jak to się odbywało. Więc teraz, jak będziemy mieli tutaj podgląd na ten detal, tak sobie przygotujemy szkicę, że niejako będziemy patrzyli od góry tego elementu, tak jak to mamy usytuowane w tym momencie. Więc potrzebujemy zarysów tych poszczególnych cech, aby można było później. Wyciągnąć, że tak powiem, te elementy i uzyskać taki, taki element. Więc od razu ułatwmy sobie życie ze względu na wydruk 3D, tak aby oś Z była skierowana ku górze. Dzięki temu, jak zaimportujemy sobie ten model wyeksportowany do STL-a na stół wirtualnej drukarki, to od razu będziemy mieli odpowiednio usytuowany właśnie na, na stole tego slicera. I teraz powiedzmy, że zaczniemy sobie od prostokąta i zrobimy sobie tak, że 0 układów współrzędnych będzie w prawym dolnym rogu tej bryły. Tutaj oczywiście mamy takie ścięcie, więc o to ścięcie od razu sobie teraz zadbamy, a to, co nam jest niepotrzebne, po prostu sobie utniemy. I żeby teraz panować nad tym szkicem, nadamy sobie wymiary. Wymiary, które ja teraz będę nadawał, nie są wymiarami. Ściśle związanymi z geometrią tego detalu, ponieważ razem z widzem zdecydowaliśmy, że ze względu na charakter tego elementu nieco zmienimy te wymiary. I ja tutaj, właśnie te wymiary, które prezentuję, one są bliskie, ale nie są idealne tej rzeczywistej geometrii. I teraz, właśnie tutaj, po kolei sobie wymiarujemy. W taki sposób, aby ten zarys był zbliżony do tego, który obserwujemy tutaj na tym rzucie. Tutaj mamy wymiar dokładnie w taki, jaki, jaki był wysłany do wydruku, natomiast tutaj nie mamy punktu odniesienia, aby faktycznie zobaczyć, jakie te wymiary tutaj są. Natomiast to wynika jakby tutaj z prośby widza, żeby, żeby te wymiary były nie do końca takie, jakie są w rzeczywistości. Dobrze, mamy pierwszy zarys, no i teraz co możemy zrobić dalej? Możemy sobie albo dalej na tym szkicu kreślić to, co potrzebujemy, albo możemy sobie z niego wyjść. Widzimy zarys tego szkicu, i teraz na podstawie płaszczyzny bazowej, płaszczyzny jakby stołu odniesienia, możemy sobie utworzyć kolejne płaszczyzny, które pozwolą definiować kolejne etapy tworzenia szkicu. I powiedzmy, zrobimy sobie Pierwszy stopień, nazwijmy sobie tu pierwszy stopień, jakby odsunięcia, i dajmy sobie tutaj odległość odsunięcia od bazy, czyli od podstawy jakieś 20 mm, i utworzy nam się nowa płaszczyzna. No i teraz w ten sposób możemy sobie na tej płaszczyźnie utworzyć kolejny szkic, czyli niejako nie przechodzimy tutaj od razu do tworzenia pierwszego. Etapu pierwszej operacji, bo widzimy, no podejrzewamy, że musimy tutaj wyjść z operacji skorupy. A żeby uzyskać skorupę, to musimy sobie ładnie ten profil po kolei powyciągać. Tylko tworzymy sobie kolejny szkic i zobaczycie, że będzie nam się tym bardzo łatwo operowało. Więc teraz stąd oczywiście nie będę tworzył ponownie tego samego zarysu, który tutaj mam, tylko zrobię teraz taki myk. I w zasadzie można było pominąć ten etap, ale pokażę Wam tu pewną funkcjonalność programu Alibre Design, że możemy już istniejący szkic skopiować sobie na nową płaszczyznę, gdybyśmy chcieli jakąś inną operację wykonać. Zaznaczamy tutaj zachowaj typ elementu, i uwaga, powiąż geometrię skopiowaną ze źródłową. Akurat w tym przypadku zaznaczamy to, ponieważ chcemy, by w przypadku zmian wymiaru w szkicu podstawowym szkic. Który dziedziczy również te zmiany uwzględniał. Więc teraz zobaczcie, sobie tą płaszczyznę przerzucę, jak wrócę do szkicu do szkic 1 i powiedzmy, drastycznie tutaj zmienię jeden wymiar zamiast 57 ustawię 5 mm, to zobaczcie, że jak od świeżej przesunę na koniec, to ten szkic pochodny również dziedziczy zmiany szkicu podstawowego. Gdybyśmy tej funkcji nie zaznaczyli, no to wówczas on by pozostał taki, jaki był pierwowzór. Więc mniej więcej w ten sposób możemy sobie tutaj również pomagać. No i teraz to sobie wrócimy do takiego wymiaru, jaki tutaj był założony. Odświeżymy sobie, aby przejść na koniec naszego modelu i analogicznie możemy przejść do edycji. Kolejnego stopnia. Utworzymy sobie tutaj płaszczyznę o nazwie. Niech to będzie teraz drugi stopień. Ustawmy sobie odległość na 54 mm. Zatwierdzamy. Co prawda, ta płaszczyzna nam się tutaj otworzyła, ale żebyśmy mieli porządek, możemy sobie ją przesunąć. Rzeczywiście mamy też dostęp z menu płaszczyzn, gdzie też te płaszczyzny możemy sobie to edytować. I oczywiście, to jest uwaga sposób takiego modelowania nie jest tylko jakby możliwy do wykonania w programie Alibre Design. Taki sposób modelowania jest jak najbardziej prawidłowy w każdym innym kadzie, który bazuje na układach konstrukcyjnych typu płaszczyzny, osie punkty itd. Więc również polecam tego typu sposób modelowania czy panowania nad modelem sobie spróbować. No i teraz co dalej robimy? Robimy teraz kolejny etap, czyli zakończenie, czyli górę niejako jak już będziemy, czyli robimy teraz ten element tutaj, gdzie na sobie podświetliliśmy tą powierzchnię. Więc przejdziemy sobie tutaj, utworzymy sobie na tej płaszczyźnie nowy szkic. I z racji tego, że tu mamy elegancko zero zrobione, no to wystarczy, że znów przeciągniemy sobie tylko ten prostokąt, utworzymy sobie prawidłowe wymiary, zwymiarujemy sobie. Czyli tu potrzebuje, przyjmijmy jakieś 29 mm, a tu potrzebuje, przyjmijmy sobie jakieś 60 mm, coś, niech to będzie w ten deseń. No i jeszcze tutaj, żeby uzyskać taki efekt, jak potrzebujemy, dodamy sobie od razu zaokrąglenie. Wybierzemy sobie zaokrąglenie i dodamy sobie ten wymiar zaokrąglenia na początek. Niech będzie 5 mm, zobacz, jak nam to wyjdzie. 5 mm powinno być. Zaraz sprawdzimy. Dajemy sobie troszkę więcej, może 8, zatwierdzimy, jest gotowe. Zaokrąglenie zostało tutaj dodane, no to możemy ze szkicu wyjść, prawda? Mamy kolejny stopień, no i teraz jeszcze został nam jeden stopień, czyli tutaj ten fragment, który mamy u samej tutaj góry, widoczny też na wydruku, więc teraz przejdźmy sobie i zróbmy sobie jeszcze ten, ten zarys. Więc teraz od bazy znowu zróbmy, zróbmy sobie kolejną płaszczyznę, i niech to będzie trzeci stopień, i teraz odsuniemy sobie to o wartość, a niech będzie 59 mm w ten oto sposób. I teraz znowu na tej płaszczyźnie, którą mamy, utworzymy sobie szkic, i teraz ten zarys, który tutaj mamy, również sobie mniej więcej w jakiś sposób przybliżony odwzorujemy dajmy sobie tutaj, może nie będziemy robić fazą, a przytniemy sobie mniej więcej w ten sposób, no i coś by pasowało zwymiarować tą krawędź, aby nam nie uciekła, zbazujemy sobie z osią układów współrzędnych, no i teraz jakieś dadamy sobie wymiary, ten wymiar, a niech będzie miał 20 mm, ten wymiar wysokości będzie miał, a niech też będzie 20 mm, może tutaj zamiast wymiarować, Mogliśmy sobie dodać relację, zaraz sobie wybierzemy relację równości, to z tym i również będzie nam wymiar trzymał. Zmienię wymiar to z automatu i ten wymiar się zmieni, więc możemy i w ten sposób sobie tutaj działać. Dajmy sobie teraz tutaj w ten oto sposób: wymiar, niech będzie stąd sobie wyjdziemy na 12 mm. No, ale czy też możemy stąd sobie tutaj wyjść również 12 mm, on na przykład w ten sposób sobie z Niekoniecznie musimy tutaj sobie z fazy, z fazy wyjść. No, i teraz odsuniemy się od zera, czy też możemy sobie zwymiarować tutaj do osi, tylko ją możemy, musimy złapać. Możemy sobie to w ten sposób zrobić. Odsuńmy się tutaj, niech będzie o jakieś 30 mm. No, i widzimy, że w ten sposób ustaliliśmy pozycję tej cechy, która tutaj na tej płaszczyźnie będzie powstawać. No i powiedzmy, że ten otwór, który będziemy robić, możemy sobie tutaj wrysować a możemy sobie go zostawić na później jako oddzielna operacja. No to sobie wyjdziemy z tego szkicu i widzimy, że niemal mamy komplet. Przesuniemy sobie odpowiednio te płaszczyznę i teraz zobaczcie powiedzmy, że wymiary coś nam się, że tak powiem, pozmieniały, więc teraz zaznaczając odpowiedni stopień, jestem w stanie szybko tą płaszczyznę. Jestem w stanie szybko tą płaszczyznę zmienić, zamiast 54. Możemy dać na przykład 30 mm, odświeżymy i widzimy, że ładnie szkic pracuje, i później automatycznie będzie nam pracował z tym model. Więc powrotem wrócimy sobie tutaj na 54 mm, odświeżymy wszystkie szkice powędrowały w odpowiedni sposób. No i teraz chcemy tutaj ładne przejście zrobić. Więc w tej sytuacji możemy sobie stworzyć prowadnicę za pomocą szkicu 3D. I zobaczcie, jakie to jest teraz proste. Wystarczy sobie od poszczególnych punktów tutaj zaznaczając. No, tylko sobie musimy dobrze złapać, możemy ustalać sobie prowadnicę do wykonania przeciągnięcia. Teraz stąd, mam nadzieję, że złapałem do tego miejsca. Zrobimy sobie nową linię, teraz stąd, tutaj, do tego miejsca. No i na koniec jeszcze utworzymy sobie linię stąd, tutaj, do tego miejsca. No i teraz pytanie, jak to będzie działać? Powiedzmy, że obniżymy sobie teraz ten drugi stopień, sprawdźmy, czy też szkic 3D również sobie działa. E, dajmy sobie, niech tam będzie jakieś 35 mm, żeby też nie przesadzić, bo jeżeli za bardzo z geometrią przesadzimy, no to też będą błędy. No ale tutaj widzimy, że ładnie to wszystko e, wyłapało, więc możemy sobie z powrotem wrócić na wymiar na stopniu drugim na wymiar 54 mm odświeżamy sobie wszystko wróciło do odpowiedniego momentu. No to może najbardziej to co jest tutaj nowe, ciekawe, jeżeli chodzi o tą kwestię, no to możemy sprawdzić tutaj jak będzie się zachowywało tworzenie tutaj tej elementu za pomocą wyciągnięcia przez przekrój. No i w tej sytuacji wskazujemy odpowiedni szkic, czyli szkic drugi. I wskazujemy szkic trzeci. No i teraz tak, widzimy, że tutaj prawie idealnie wyciągnęło. Tutaj zrobiło styczne przejście, ponieważ na razie prowadnice nie zostały wskazane. Więc w związku z tym wybierzemy sobie e, prowadnice e, lokalne i w ten sposób wybierzemy sobie szkic. Trzeci. No i teraz zobaczcie, że jak sobie to akceptujemy, nie musimy z żadnej minimalizacji skrętu tutaj wykonywać. Akceptujemy, no i widzimy, jak program elegancko po tych utworzonych prowadnicach podociągał nam przejście tej, nie, tego fragmentu. Możemy sobie teraz w widoku widoczność szkicy wyłączyć. No i teraz, za pomoc, w związku z tym, że tych szkiców już nie widzimy, no to widzimy, że dokładnie Uzyskaliśmy taki efekt, jaki był pożądany. Możemy sobie teraz szkic włączyć z powrotem, no i teraz możemy, niejako na dwa sposoby zrobić: albo sobie znowu przeciągnięcie zrobić pomiędzy tymi dwoma szkicami, albo możemy pójść teraz o wiele łatwiej, mając już tą podstawę, ponieważ ten szkic pierwszy, który tutaj mamy, możemy za pomocą wyciągnięcia prostego yy, wykorzystać sobie funkcję do następnego. Jest to tyle sprytne rozwiązanie, że program sam będzie rozwiązywał granice, czy też szukał tej granicy na podstawie obecności bryły, bądź można jeszcze to rozwiązać w inny, bardzo prosty i automatyczny sposób do geometrii i geometrię wskazać płaszczyznę konstrukcyjna, która jest płaszczyzną stopnia tutaj pierwszego, jeżeli chodzi o wyciągnięcie, i teraz równocześnie jak będziemy. Zmieniać wysokość tej płaszczyzny zamiast 20, dajmy teraz tutaj jakieś 35, odświeżymy, no i tu też program będzie wszystko ładnie przebudowywał. Więc w ten sposób widzimy, że za pomocą układu takich płaszczyzn jesteśmy w bardzo prosty sposób, jesteśmy w stanie zapanować nad, nad geometrią, nad tym, żeby tworzenie tej geometrii było bardzo proste. I łatwo można było ją doprowadzić do odpowiedniego, że tak powiem, tutaj, rezultatu. No i teraz podobnie z tą geometrią, którą mamy tutaj, to wycięcie. Mamy ten szkic, zaznaczymy sobie ten szkic, ponownie wyciągnięcie proste, oczywiście odwrócimy sobie kierunek i co damy? Damy do następnego. Zaakceptujemy i również tutaj będzie. Tylko teraz uwaga. Z tym będziemy mieli niejako troszeczkę problem, bo teraz chcemy zrobić skorupę, żeby pozbyć się niepotrzebnych ścian. A jeżeli sobie zrobimy ten obiekt, skorupa będzie tutaj również wykonana. A tutaj widzimy, że mamy płaską ścianę, więc yy, musimy się, że tak powiem, powstrzymać. Więc możemy sobie teraz zrobić coś takiego, że cofniemy sobie belkę, nie musimy kasować tej operacji. Cofniemy sobie tylko belkę i teraz zobaczcie, że wybierzemy sobie cienkościenność. I teraz tutaj być może ktoś um, zada pytanie, czy też zauważy, że nie wykonywałem w tym momencie zaokrągleń na ostrych krawędziach, które widzieliśmy tutaj na przejściach, czy nawet na renderze, czy, czy, czy tutaj na tym teraz muszę to wyłączyć na tym modelu, ponieważ od wewnątrz krawędzie są tutaj ostre bez zaokrągleń, w oryginale również tak było, dlatego to w ten sposób pozostawiam. Żeby w ten sposób zrobić, musimy zrobić ostre krawędzie przy wykonywaniu skorupy i dopiero po wykonaniu skorupy wykonać tutaj przejścia zaokrąglone. Dlatego w tym momencie możemy zrobić cienkościenność no i teraz wskazujemy na których ścianach określamy sobie grubość ścianki, dajmy sobie jakieś 3,5 mm no i po kolei sobie tutaj określamy na których ścianach ma ta cienkościenność zostać wykonana. Widzimy, że to, co było nam potrzebne, zostało zaznaczone, wykonane, akceptujemy. No i tutaj wszystko jest gotowe. Więc teraz możemy sobie powrócić do naszej, naszego fragmentu. No i już widzimy, że został prawidłowo wykonany. Cienkościenność została na odpowiednim, w odpowiednim, że tak powiem, momencie wykonana. No i teraz też możemy tutaj tymi, że tak powiem, wachlować tymi wymiarami. Dajmy sobie teraz 45 dla odróżnienia, odświeżymy. No i widzimy, że. Zostało to przebudowane w automatyczny sposób, no bo tak wynika z nowego układu płaszczyzn, więc teraz to sobie z powrotem wrócimy do wymiaru 54 mm, odświeżymy, no i mamy nową bryłę. I widzimy, że w ten sposób bardzo łatwo możemy coś sterować tymi wymiarami, tak aby uzyskać wydruk zgodny z oczekiwaniem, aby wstrzelić się, czy też aby zrobić to zgodnie z warunkiem kalibracji drukarki. I tak dalej. No i teraz tak, ten otwór, który tutaj mamy, generalnie bardzo prosta sprawa. Możemy zrobić otworem za pomocą pogłębienia. Znajdziemy ciekawy film u mnie na kanale też z tego programu Alibre Design na temat metody wykonywania w sposób poprawny otworów. I tak samo otwory, które tutaj mamy, które tutaj widzimy również nie musimy tworzyć na ścianach. Zobaczcie, że również wykorzystując bazowy układ współrzędnych, czyli tworzymy sobie na płaszczyźnie odniesienia, którą już mamy, tworzymy sobie na przykład otwory w sposób taki, jaki chcemy wymiarować. Powiedzmy może to być w ten sposób, czyli utworzymy sobie dwa Otwory niekoniecznie muszą być w szyku, są równych e, teraz rozmiarów. Zwymiarujemy sobie tylko średnicę na jednym, drugi się dostosuje. Ustalimy sobie jakiś tutaj rozmiar, nie wiem, niech będzie 40 mm. E, tutaj sobie lekko przesuniemy, e, ustawimy je w osi. E, teraz tą oś od bazy, od, od podstawy od osi sobie również, e, a teraz sobie nie trafiłem. Ale również sobie tu zwymiarujemy, nie wiem, niech tutaj będzie z 8 mm. Zrobimy teraz od tej bazy odsunięcie, dla tego otworu też niech będzie 8 mm. Otwory są w pełni, że tak powiem, zdefiniowane. I teraz zobaczcie, niezależnie co będziecie z tą geometrią robić, otwory będą niezależne, ponieważ są zestawione na płaszczyźnie konstrukcyjnej. I teraz, jak będziecie robić otworowanie, po prostu wybieracie albo yy, przez wszystko. W ten sposób, jeżeli coś by było po drugiej stronie geometrii i nie chcielibyście, żeby było to przeszyte otworami, no to robimy do następnego. Akurat tutaj nie zrobimy, czyli możemy zrobić do geometrii i wtedy skrajną geometrię. Którą, którą mamy, też możemy zrobić w ten sposób, i to będzie automatycznie generowane. Jeżeli by z tego tytułu były jakieś inne, że tak powiem, dolegliwości, no to możemy sobie wtedy zrobić po prostu dodatkową płaszczyznę konstrukcyjną ograniczającą działanie operacji. Też takie zabiegi można stosować. Jeżeli chodzi teraz o ten otwór, no to mu, mu, możemy albo na ścianie, albo na tej powierzchni odniesienia, która tutaj była, też możemy sobie utworzyć po prostu szkic. Yy, już teraz bez wymiarowania albo sobie utworzyć odpowiednio w odpowiedni sposób tutaj okrąg wiadomo trzeba nałożyć wymiary czyli pozycje względem bazowego układu współrzędnych średnice no i wchodzimy tutaj już na głębokość ponieważ jest ona określona w odpowiedni sposób dajmy sobie jakieś tam minus 2 mm prawda no i generalnie w ten oto sposób jak sobie włączymy widok wyłączymy sobie szkice wyłączymy sobie odniesienia no i widzimy czysty model, gdzie możemy w nim za pomocą tych płaszczyzn, które tutaj mamy na samym początku nie musimy nawet się bardzo wgłębiać w te operacje, jeżeli chodzi o główne wymiary. Mamy na szkicach, które też mamy zaraz tutaj dostępne. No i generalnie widzimy, że praca z oprogramowaniem CAD 3D jest bardzo prosta i i przyjemna, i dzięki temu, właśnie, jeżeli w odpowiedni sposób do tego podejdziemy, i tak naprawdę, niezależnie od programowania, czy, czy, czy jesteśmy teraz w Alibre Design, czy pójdziemy sobie do programu SolidWorks, czy Inventor, czy, czy, czy nawet FreeCAD, to zobaczycie, że jeżeli będziemy panować nad logiką tworzenia tych operacji, to tworzenie modeli naprawdę będzie nam szło bardzo płynnie i będziemy łatwo mogli nad tym naszym modelem panować. Mam nadzieję, że będzie to przydatny materiał, że pozwoli Wam rozświetlić pewne e, pewne zagłoski, które, na które trafiacie, że sposób przedstawienia, jakby uzyskania tej geometrii, też może w pewnych sytuacjach Wam ułatwi tworzenie geometrii, które sprawiają Wam problemy. No i jeżeli macie jakieś wątpliwości, uwagi, czy potrzebujecie pomocy, zapraszam do kontaktu. No taki jedynie problem z mojej strony jest, że niestety z czasem jest, jak jest, czasami bardzo długo mi schodzi, zanim Wam odpowiadam, ale no staram się na tyle, ile. Ile mogę, na ile mi czas pozwala. Dziękuję serdecznie za uwagę, kłaniam się do usłyszenia.